witam Was bardzo serdecznie w Centrum Nauk Ścisłych. 12-1-16. Centrum Nauk Ścisłych zostało otwarte 22 września tego roku szkolnego. Jest to miejsce spotkań dla nauczycieli, dla inżynierów, dla naukowców i dla uczniów. Mamy tutaj cztery części. Aranżacja tych części jest związana z kompetencjami kluczowymi, które opublikowała Unia Europejska. W tym momencie znajdujemy się w strefie prezentacja, gdzie uczniowie mogą prezentować swoje własne wytwory. Mamy również strefę tworzenia, w której te wytwory mogą tworzyć. Mamy strefę eksperymentowanie i mamy strefę pracy w grupach. Najważniejszą rzeczą w Centrum Nauk Ścisłych to jest właśnie praca w grupach, której uczniowie muszą się nauczyć, ponieważ będzie to potrzebne im w dalszym dorosłym życiu. Chodź. Co ma to zaznaczyć? Co 2 lata. No bo właśnie polerowy też ma robić. Musimy znaleźć pytanie, musimy znaleźć na to pytanie odpowiedź. I właśnie teraz z kolegami i koleżankami próbujemy dowiedzieć się, jaki jest punkt zaczepienia w tym filmie pokazanym przez Pana przed chwilą. Bo już Einstein powiedział, że tak naprawdę trudniejsze jest znalezienie problemu niż jego rozwiązanie. Dlatego też celem tej lekcji było przede wszystkim znalezienie problemu, znalezienie pytania. Nasza grupa już odkryła tajemnicę tego filmu, który leci tutaj, który widzicie. Naszym zdaniem musimy określić, jakie jest pytanie. Mamy na samym końcu, jak teraz zobaczycie, daty i musimy się dowiedzieć, czy były to igrzyska w lato, czy igrzyska w zimę. Która olimpiada, zimowa czy letnia, miała miejsce w wyznaczonym roku? Był to na przykład rok 2057 czy 2166. Na podstawie wcześniej zebranych informacji z filmu uczniowie mieli podać, jaka olimpiada miała miejsce w tym roku. No, jak wiemy, w 2057 roku olimpiady żadnej nie będzie, chociażby z tego powodu, że nie był to rok parzysty, czyli podzielny przez 2. Uczniowie mieli zauważyć, że olimpiady odbywają się zawsze w latach parzystych. Z tym, że letnia odbywa się zawsze w roku podzielnym przez 4, a zimowa w takim roku, który podzielny przez 4 nie jest. Często stawiamy sobie wszyscy pedagodzy pytanie, jak uczyć przedmiotów ścisłych, żeby tak naprawdę dzieci, młodzież chcieli się uczyć, chcieli rozwiązywać problemy i po pierwsze próbowali wnioskować i podejmować samodzielnie działanie. Myślę, że Centrum Nauk Ścisłych jest takim miejscem wyjątkowym, także dlatego, że są tutaj wyjątkowi nauczyciele, że wiedzą, jak to robić. Stawiają pytanie, co może tak naprawdę młody człowiek dziś, jakie kompetencje może mieć, aby w życiu dorosłym mógł sprostać wyzwaniom tego nowego świata, który tak naprawdę nie do końca wiemy jeszcze, jaki będzie. Po pierwsze, musi rozwiązywać problemy, musi podejmować trud, no i musi mieć motywację do tego, żeby chcieć to wszystko rozwiązywać. Jak wiemy, nasi uczniowie rodzą się z tabletami w ręku. W związku z tym Centrum Nauk Ścisłych zostało wyposażone w szereg multimediów, w szereg sprzętu multimedialnego, tablice interaktywne, tablice dotykowe, tablety, komputery. Sami tworzymy filmy, sami tworzymy inne materiały dydaktyczne. Robimy wszystko to, aby nauka stała się bardziej audiowizualna, a nie była tylko zwykłym przyswajaniem wiedzy. Musimy w nim znaleźć sami
jakby pytanie, na które musimy odpowiedzieć i odpowiedź musimy też sobie wymyśleć. Chcieliśmy tylko jeden materiał, który nam w tym pomoże i musimy na podstawie tego materiału wnioskować jeszcze na poszczególne rzeczy. Myślę, że to, co tutaj się tworzy jeszcze ciągle, jest takim zalążkiem i tym, czego nie możemy się wstydzić, wręcz przeciwnie, miejscem, do którego możemy zaprosić. To miejsce jest też wyjątkowe dlatego, że odpowiada i na priorytety kuratorium zachodniopomorskiego, czyli szerzenie przedmiotów ścisłych w tym roku, ale także odpowiada fakultetom prezydenta, który nam to tutaj także sfinansował. Nie, odejmowaniem, super. Kto inaczej? Pani. Pani, super. Bo 13 dodać 3 równa się 16. Super. Jak macie nową pani? Jest 3. Mhm. Czemu? Bo wyliczyliśmy wcześniej, że 1 dzieli po to 13. Pokazanie problemu na bazie bajek, które dzieci uwielbiają oglądać. Na bazie Pokémonów. Gdyby to samo zadanie zostało im przedstawione na kartce, uczniowie kompletnie nawet nie zaczęliby go rozwiązywać. Natomiast takie zadanie wydawałoby się na poziomie klasy pierwszej liceum lub starszych jest do przejścia dla uczniów klasy trzeciej. I to było ważne. Drugą kluczową sprawą na tej lekcji były emocje, ponieważ jak naukowcy udowodnili, uczniowie najchętniej i najlepiej uczą się poprzez emocje. Tutaj na tej lekcji emocji było mnóstwo. Otwórz oczy. Trzymaj. I obracaj się w górę, w dół, wszędzie. Mów, co widzisz. Byłem w kabinie zamknięty, lewitowałem takie, latałem, byłem w przestrzeni, potem wleciałem do jakiejś przestrzeni, nie wiem, byłem w takiej róży. W tym miejscu jest sprzęt, którym nie zawsze możemy gdzie indziej oglądać. A jeżeli do tego jeszcze dochodzą ludzie i uczniowie i nauczyciele, którzy chcą tu przyjść i zobaczyć, no to mamy naprawdę piękną kombinację wszystkiego, co jest nam potrzebne, żeby uczyć dobrze, mądrze, ale też uczyć się od tych, którzy tu przychodzą.